sezon został zamknięty ligowy, ale także zostały przełożone igrzyska, na które czekaliśmy, wy czekaliście jako zawodnicy, którzy mieli szansę w nich wystąpić. Czy spodziewałeś się, że ta decyzja też nastąpi o przełożeniu, czy raczej liczyłeś na to, że te igrzyska, bo są dopiero za 4 miesiące, udałoby się jednak rozegrać? Śledząc jakby na bieżące sytuacje, no to zdawałem sobie sprawę, że jednak te przełożenie jest coraz pewniejsze. No ja tylko trzymałem mocno kciuki osobiście. No myślę, że większość sportowców, żeby broń Boże, czasami nie odwołali tych igrzysk, no bo to by była już wielka katastrofa dla samych sportowców, no dla całego świata sportu, całej społeczności, która w większości śledzi, myślę, tak wielkie wydarzenia jak Igrzyska Olimpijskie. No jeżeli był sygnał, że reprezentacja Kanady nie wysyła swoich zawodników plus jakieś inne reprezentacje, no to można było się spodziewać, że po prostu w tym terminie to się nie odbędzie. Dlatego propozycja, znaczy decyzja o przełożeniu do maksymalnie lata 2021, myślę, że jest optymalna. I znaczy optymalna, no wierzymy w to wszyscy, że już do tego okresu uda się przeprowadzić wszystkie kwalifikacje i epidemia zostanie dopanowana i po prostu tak sportowo gotowi na 100% będziemy w tych igrzyskach rywalizować, bo to o to też chodzi, żeby nie tylko tam pojechać i rozegrać to na siłę, tylko żeby to się rozegrało w 100% na płaszczyźnie sportowej, żeby wszyscy byli gotowi do swoich najlepszych możliwości, żeby po prostu pokazać swoją klasę na tym turnieju. Na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, jaki jest termin tych przełożonych igrzysk, ale mówi się o tym, że no, oczywiście lato to najpóźniej, ale że teoretycznie wchodzi w grę też wiosna. No, myślę, gdyby to była na przykład wiosna, to by też komplikacje siatkarskie nastąpiły, biorąc pod uwagę sezon, biorąc pod uwagę inne czynniki pucharowe i tak dalej. Musiały być jakieś daleko idące zmiany w kalendarzu chyba. No ja myślę, że i tak jakieś zmiany nas czekają spore, no bo przesunięcie jednej imprezy czy drugiej, no to wiąże się właśnie z komplikacją w innych aspektach, no tak jak samo sezonach. No nasz sezon plus ligi teoretycznie miał wystartować we wrześniu, chyba pod koniec września 20. No i też wątpię, żeby to tak się miało stać. No z tego, co mi wiadomo, to Liga Narodów FIVB dalej ma się odbyć i ma się zacząć gdzieś 20 sierpnia. Więc to będzie 5 weekendów plus ewentualny finał, więc to cały wrzesień i połowę października zahaczamy, więc już tutaj jest jakby przełożenie naszej założonej ligi, która miała grać spokojnie, miały być rozgrywane mecze co tydzień, więc to chyba też już pomału nie dojdzie do skutku i nadal będzie granie co 2-3 dni. Jeszcze jak tutaj pan wspomniał, jeżeli igrzyska faktycznie nie będą też powiedzmy od maja gdzieś rozgrywane później, tylko gdzieś, nie wiem, w marcu czy w kwietniu, no to na jakąś naprawdę ekspresową ligę będzie trzeba zagrać. No to każda decyzja jest trudna, wiążąca, niosąca ze sobą wiele, wiele innych problemów. No ale dlatego myślę, rozsądny był ruch ze strony naszych jakby działaczy o zamknięciu tego sezonu i naprawdę teraz mają trochę czasu, parę miesięcy czasu na to, żeby usiąść i codziennie główkować nad różnymi wariantami, bo my nie wiemy, kiedy ta epidemia się skończy, kiedy będzie można wrócić do normalności, no, ale trzeba mieć tych wariantów jak najwięcej przygotowanych, żeby nie wiem, nawet może część ligi wystartować już nawet przed tą Ligą Narodów, nie wiem, być może coś się teraz tak na szybko to palnąłem, nie? Czy to w ogóle ma sens, no ale trzeba szukać takich rozwiązań, żeby no, tą ligę rozegrać w pełni, a tak jak pan wspomniał, no jeżeli Komitet Olimpijski zadecyduje, żeby rozgrywać igrzyska w kwietniu, no to kluby, znaczy kluby ligi będą miały duży problem, żeby zmieścić jakby sezon. Ty tutaj już wspomniałeś o Lidze Narodów. Właśnie, no nie wiem, czy to są rzeczywiście już takie sygnały, o których mówisz, że ona miałaby się jednak odbyć, no bo miała się odbywać po igrzyskach, igrzysk nie ma oficjalnego jakiegoś stanowiska, ale rozumiem, że coś tam gdzieś u was docierają jakieś informacje, czy szczątki informacji, że ona się jednak odbędzie w tym roku? No na razie jest taki zamiar, że ma się odbyć. Tak jak wspomniałem, miałaby ruszyć od 20 sierpnia, no ale to jest też takie na teraz założenie. No, zakładając, że te epidemie w różnych krajach będą pomału gasnąć, no to być może jest szansa, żeby ta Liga Narodów się odbyła. No wiemy, że tam cały świat bierze udział w tych rozgrywkach, więc wszędzie musi być spokój, bo to są loty, to no już musi wrócić po prostu cała normalność, żeby ta Liga Narodów miała sens, bo grać jeszcze nie mecze reprezentacji przy pustych trybunach, to już meczów ligowych przy pustych trybunach bez kibiców nie ma większego sensu grać, a meczów reprezentacji to już w ogóle.
A powiedz, bo na pewno jesteście stale w kontakcie z Witalem Heinenem, jakie on ma plany na ten sezon reprezentacyjny, który no, jest dużym znakiem zapytania wciąż, jak wiemy, prawda, no bo z wielu powodów. Znaczy na pewno kontaktował już się z większością z nas, więc no, chciałby, żebyśmy na pewno coś w te lato porobili. Tak jak wspomniałem, no jest ta Liga Narodów, która jeżeli się odbędzie, to będzie jedyną imprezą w tym sezonie kadrowym. Więc chcę, żebyśmy oczywiście w niej uczestniczyli i grali jak najlepiej. Ma tam parę pomysłów na jakieś zgrupowania przed, ale no to są tylko takie wstępne. Po prostu rozmawialiśmy tak ogólnie, szeroko, no bo nikt nie wie, jak ta sytuacja będzie wyglądała i tak dalej. Na pewno jednym z pomysłów jest, że jeżeli gdzieś już zaczniemy zgrupowanie, jeżeli ta cała epidemia zacznie zwalniać, no to jest jakiś pomysł, żeby wszystkich chętnych, no wszystkich uczestniczących na zgrupowaniu na pewno przebadać pod wpływem tego, pod wpływem na test odnośnie koronawirusa i wtedy nas pokoszarować, po prostu zamknąć gdzieś w ośrodku w Spale, który powiedzmy będzie zamknięty dla osób z zewnątrz i wszyscy po przejściu testów no będziemy mogli na przykład, nie wiem, spędzić tam 2 tygodnie w zamknięciu i coś potrenować, ale to tak jak mówię, to są takie wstępne jakby założenia, no, które zweryfikuje nam życie po prostu. A mówiąc już o tych sprawach poważniejszych związanych z koronawirusem, to można powiedzieć, że ty, twój klub, szefowie twojego klubu byli się na takiej pierwszej linii tej walki z koronawirusem, bo wyście złożyli protest wobec wyjazdu do Włoch, kiedy Włosi was bardzo serdecznie zapraszali, że przecież u nich jest bardzo bezpiecznie i można spokojnie mecz rozegrać. No więc tutaj wyprzedziliście pewne wypadki, chyba no, musicie odczuwać też jakiś rodzaj satysfakcji, że przewidzieliście to, czego niektórzy nie przewidzieli i skutki zresztą Witalii teraz widać. Znaczy, może nie to, że mamy satysfakcję, ale no tak cieszę się bardzo, że tutaj nasz prezes bardzo rozsądnie razem tutaj z nami wszystkimi podszedł do tematu i po prostu wyprzedzał troszeczkę fakty, no bo to nie chodziło, żeby się koncentrować na danym momencie, tak jak to robiła niestety drużyna z Trentino, która się koncentrowała tylko i wyłącznie na tym, że oni w swoim mieście mają 0 przypadków zachorowań, więc uważają, że jest wszystko ładnie, pięknie, mimo że wirus już w całej Italii, jakby, znaczy w całej, no może w tej części Bergamo szaleje już na dobre. No i niestety skutki są teraz opłakane w całych Włoszech. Nam tylko jest jakby szkoda i przykro nam, że po prostu Włosi tym tokiem poszli, no i teraz zbierają z tego naprawdę przykre, ciężkie żniwa, więc ja się cieszę, że nasz klub, dając też taki sygnał tutaj przy pomocy też GIS-u, no jakby wysłał ogólny taki pierwszy malutki sygnał do społeczeństwa, że lepiej już teraz o tym myśleć, hamować tutaj. Myślę, że też my jako kraj dosyć szybko wprowadziliśmy dosyć restrykcyjne tutaj postępowanie, żeby tego wirusa jak najszybciej jakby stłamsić. No my, każdy sobie zdawał sprawę, że on i tak czy siak do nas dojdzie. No ale myślę, że przez te działania, które do tej pory robimy i trzymamy się tego w większości, że zostajemy w tych domach, że po prostu ten wirus takiej wielkiej szkody u nas w kraju nie wyrządzi. Powiedz jeszcze o tym zamknięciu ligi, bo zakończeniu ligi właściwie nagłym, które nastąpiło. Rozumiem, że gdyby na przykład liga podjęła decyzję, że są jednak medale przyznane, to by nie miało większego sensu z twojej perspektywy. No myślę, żeby nie wiem, znaczy raz, że ja bym tego medalu nie dostał. Się na czwartym miejscu, przypomnijmy tak. Bo my jesteśmy na czwartym miejscu, ale też tak sobie to przemyślałem wcześniej, rozmawiałem też z kolegami, nawet jakbym był aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli, nie było to, moje zdanie by się nie zmieniło, no takie medale są jakby bezwartościowe, po prostu przyznane jakby przez okoliczność, jaka miała miejsce, tak jak już wspomniałem wcześniej, no my w tym sezonie wszyscy szykowaliśmy się na 8-zespołowy play-off, który jest dla nas jakby no, kluczowy. To jest kluczowy moment sezonu, na którym czekamy my, czekają kibice. Liga, runda zasadnicza jest po to, żeby do tego play-offu się dostać. Masz szansę, są możliwości potknięcia się, wystarczy zgromadzić punkty, które ci dają potem szansę gry w play-off. Więc no, rozdanie nawet medali, jakbyśmy zakończyli rundę zasadniczą i przyznanie Mistrzostwa Polski też według mnie nie byłoby super rozwiązaniem, bo tak jak wspomniałem, no, nikt nie powiedział, że drużyna, która jest pierwsza po rundzie zasadniczej, to zdobędzie mistrzostwo na koniec, bo różne przypadki były w historii, no ale jakoś trzeba było sezon zakończyć. No, nikt nie może być super zadowolony, sprawiedliwy. No, my nie mamy Ligi Mistrzów na ten moment, na przyszły sezon, więc, ale myślę, że nikt nie będzie z tego powodu tutaj płakał czy jakkolwiek ruchy robił. Wiadomo było, że nie będzie sprawiedliwie sezon praktycznie no, zakończony jakby z jakąś tam klasyfikacją, ale
No to jest jakby taki nieodbyty, no ale nieodbyty, zakończony, jakoś tak tu próbuję ubrać słowa, ale no będziemy wspominać ten sezon tylko i wyłącznie ze względu na wirusa i tutaj nikt nie będzie, mam nadzieję, że jak najszybciej to zapomnimy i będziemy się cieszyć następnymi sezonami w przyszłości. Właśnie ten wasz brak medalu może nie jest jakiś dotkliwy bardzo z tych powodów, o których mówiłeś, ale to, że nie jesteście w trójce, która ma zapewnioną grę w Lidze Mistrzów, to już może być pewien powód do jakiegoś niezadowolenia, czy jest jakaś szansa, żeby może to miejsce jednak zdobyć w Lidze Mistrzów. Oczywiście nie wiemy, w jakim kształcie ona się w ogóle czy zakończy w tym sezonie, jak będzie w przyszłym, ale no teoretycznie są tylko trzy miejsca dla Polski. Tak, no teoretycznie są trzy miejsca, więc na ten moment trzeba ciężko powiedzieć, że jesteśmy... No dobrze, nie gramy w Lidze Mistrzów. No i zobaczymy. No wiem, że klub dzisiaj jakieś pismo do CEF-u wysyłał z zapytaniem, co dalej z bieżącą edycją Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy też się pytał, co z przyszłą edycją. Wiem, że jeszcze dwa tygodnie, chyba tydzień temu nasz pan prezes miał taką propozycję, żeby te zespoły, które aktualnie są dalej w Lidze Mistrzów, żeby z automatu zagrały w przyszłym sezonie, żeby takie rozwiązanie podsunąć CEF, żeby dostał jakby dziką kartę na rozgrywki w przyszłosezonowe. To też jest pewnie jakieś rozwiązanie. No nie wiem, jak na to wszystko CEF się zapatruje. Myślę, że nikt z polskich drużyn też by nie miał problemu, jakby akurat cztery zespoły reprezentowały nasz kraj. Myślę, że tutaj nikt z tej trójki, co jest przed nami, nie miałby wielkich pretensji, że Jastrzębski Węgiel również gra. No ale zobaczymy, no to jest, nie jest decyzja do nas. No, my na razie czekamy w ogóle, co z Ligą Mistrzów, no bo mówię, Liga została nam zamknięta, więc gdyby nie było Ligi Mistrzów, to teoretycznie możemy się zacząć pakować i rozjeżdżać do domów, a tak to jeszcze no, musimy chwilę poczekać. To na koniec, Dawid, pytanie jeszcze o to, jak sobie radzisz z izolacją przymusową domową, poza tym, że no jakiś tam trochę się ruszasz, trochę ćwiczysz, bo widziałem jakieś filmy, wrzucałeś, ale co poza siatkarskiego robisz? Może jakieś nowe hobby, czy nowe książki? Jest teraz więcej czasu, żeby coś podziałać w tym kierunku. To myślę, że nie będę jakiś oryginalny, no cóż, Netflix odpalony. Praktycznie non-stop, jakieś tam seriale czy jakieś filmy tutaj z małżonką odkurzamy. No i do tego gdzieś książka wieczorem i tak całe dnie. No jakiś, mówię, spacer, tylko że ten spacer z tą aktywnością tutaj pokojową, no to już zajmuje z półtorej godziny do dwóch godzin. Na resztę czasu trzeba spędzić jakoś siedząc w domu, no ale dajemy radę, tak jak wspomniałem, no teraz też jest dużo łatwiej niż, nie wiem, 20 lat temu. Jest dostępność do książek, jest internet, więc naprawdę jest sporo rzeczy ciekawych do robienia. Więc jakoś dajemy radę. No teraz te dni już lecą mi, można powiedzieć, zdecydowanie szybciej, bo pierwsze 3-4 siedzenia takiego, że nie można nigdzie wychodzić, no to były ciężkie. Człowiek nie wiedział, co robić. Ja to chodziłem w tom i z powrotem po mieszkaniu, tak bez celu. Teraz już ten czas leci szybciej. Jakiś tam rytm człowiek wpadł, no nie jest to jakiś super, no bo gdzieś jesteśmy przyzwyczajeni do dużego wysiłku i do spędzania czasu poza domem, ale no cóż, taka jest sytuacja, no my też jako sportowcy chcemy pokazać, że to jest ważne, żeby zostać w domu i no i przeczekać ten trudny okres dla nas wszystkich i no i wrócić jak najszybciej do sportu, do tego, żeby wszystko normalnie funkcjonowało. Ale poodbijałbyś piłkę, przyznaj się, tak trochę już jest tęsknoty. Jest, trochę głodu już jest, więc dosyć szybko mnie to zapało. To szczęście, że piłkę mam w domu, więc czasami z małżonką sobie tu podbijamy w korytarzu. Ale to oczywiście takie zabawy, ale no też jest to fajna sprawa. No ale pomalutku wszyscy tęsknimy, a mówię, dzisiaj mamy 25 marca, więc rozbrat z taką siatkówką na jakimś poziomie, no to potrwa dosyć długo. No myślę, że 2 miesiące to minimum będzie ciężko, żeby się spotkać gdzieś na jakiejś hali. No więc trzeba się w cierpliwość uzbroić, że troszeczkę tej siatkówki jednak na dłużej nie będzie. Tak, długi urlop nas czeka wszystkich pewnie, bo wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji. Dawid, dziękuję serdecznie, że poświęciłeś nam chwilę, troszkę dłuższą nawet chwilę i można było porozmawiać na różne tematy związane z siatkówką i wokół. Pozdrowienia, wobec tego czekamy na teraz reprezentację, no bo jednak mimo wszystko gdzieś tam w którymś momencie tego roku, tego lata jeszcze liczymy na to, że pooglądamy was w akcji. Też na to liczymy, co trzymamy kciuki, że tak będzie i dziękuję również i do usłyszenia.